Abarth. No. Najmocniejszy w gamie Fiata, tak? Model. No, jeśli chodzi o Seicenta to i Cinquecenta, to... Odpowiednik Empowera w BMW, AMG w Mercedesie, Fiat to Abarth. No, jeszcze był tuner też Gianni, tak, ale taki mniej popularny. Mniej popularny. No ale dzięki temu większy klasyk to faktycznie, Giannini, nie? Chyba to się nazywało. Żółty kolor, więc charakterystyczny dla Sportinga. Przy czym co, od razu powiedzmy, że można było dokupić u dealera Fiata pakiet Abarth, który składał się z listew progowych, lotki na dachu, charakterystyczne 14-calowe felgi z logiem Abartha. Czyli Skorpiona. No i co? Składki w zagłówki, które za chwilkę pokażemy przy okazji wnętrza. Paweł, ale jakby ktoś zapytał, bo to jest prezentacja Seicento 98 rok, to jest model 98, to ktoś by ci powiedział, ale ty stary, to ma być klasyk, to już naprawdę, no. Mercedesa rozumiem, Audi rozumiem, ale Fiat Seicento? Tak, według nas jest to klasyk, zdecydowanie. Dlaczego? Ponieważ było bardzo niewiele egzemplarzy w porównaniu z seryjną produkcją. Było niewiele tych egzemplarzy wypuszczonych. Samochody, które tak naprawdę miały... Z logiem Abarth, tak? Z logiem Abarth, tak. Bo Sportingów było sporo. Sportingów było sporo, ale już elementy w postaci takich smaczków, jak właśnie lotka, czy tutaj nakładki progowe, przedni zderzak, wyposażenie wnętrza w postaci właśnie chociażby siedzeń, tak, bo musimy też pamiętać, że w tym aucie było dość komfortowo, tak? Mógł być jak wyposażony w klimatyzację, w ABS. Tak, zobaczmy tutaj logo Abarth na zagłówku. Tak, na zagłówku mamy logo Abartha, przy czym fotel też dedykowany. Do auto, Sportinga. Do Sportingach też były te fotele. Auto z rynku niemieckiego, więc nie znajdziemy zagłówków z tyłu. Tak. I jak na Niemcy dość biedny, bo ma dwie poduszki, o, to charakterystyczne dla rynku niemieckiego. Dwie poduszki, brak zagłówków z tyłu. No i nie ma niestety ani wspomagania, ani ABS-u, ani klimatyzacji. Ma elektryczne szyby, nie ma nawet tylnych, zobacz, szyb otwieranych, nie? Tak, ale do Abartha mogliśmy na przykład dokupić falt dach, czyli składany daszek. Elektrycznie. Tak, mogliśmy takie auto sobie skonfigurować. No kosztowało to krocie w porównaniu z normalnym Seicento, ale... No ale to są te smaczki, które wyróżniały ten samochód i mogą wyróżniać to auto. Jakie silniki były w Fiatach Seicento Sporting? Marcin, silnik z rodziny Fiata Fire, więc mamy tutaj 1108 cm pojemności. Mamy tutaj charakterystyczną prostokątną obudowę filtru powietrza, więc jest to monowtrysk, który generuje 54 konie. Tak. Co ciekawe, był też na pełnym wtrysku i 55 koni miał, tak? Tak. To znacząca różnica. No, trzy wtryskiwacze więcej w innym miejscu i tylko jeden koń. Tak. Na co byś zwrócił uwagę, jeśli ktoś kupuje taki samochód przede wszystkim? Jak jesteśmy tutaj z przodu, to standardowo, tak, czy nie są zafalowane, pogięte podłużnice, ale dość charakterystyczne miejsce, które ulegało dość dużej korozji i niestety wiele uszkodzeń. Zresztą pamiętasz, oglądaliśmy kiedyś taki samochód, który, jak ja szukałem auta, to mieliśmy okazję obejrzeć. Obaj stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy wracać 400 km na kołach. No strach było tym na lawetę wjeżdżać. I on został. I został, tak. Ale charakterystyczne miejsce, mocowanie kolumn MacPhersona, tutaj auto niestety potrafi skorodować, wygnić. Przede wszystkim bardzo mocno, bardzo często korodujące podszybie. Widać, które że ktoś naprawiał, nie? No tutaj niestety ktoś już próbował to poprawić. Zdecydowanie słabym elementem, zwłaszcza w Seicento, są końcówki progów, które... No potrafią... Tu akurat pakiet Abarth się sprawdza, co? Tak, tak, tutaj akurat pakiet Abarth się sprawdza, bo maskuje bardzo fajnie tutaj ewentualną korozję. Ale zwracajcie uwagę na końcówki progów. Mniej więcej od drzwi do tej części od wewnątrz bardzo często jest bardzo mocno postępująca korozja. I niestety ciekawostka, co jest bolączką tego modelu, to fakt, że samochód potrafi korodować od wewnątrz. I koroduje tutaj praktycznie po nadkolach i podłużnicy tylnej, tu
Tak, szczególnie tak foteli. Jak Cinquecento, nie? Łączenie podłogi z tyłu z nadkolem tutaj, te miejsca jednej z drugiej. Tu widzicie, tu było kiedyś coś naprawiane. No jest coś już pozabezpieczane, ale to jest miejsce, w którym musimy zwrócić też uwagę na korozję. Tak. Przede wszystkim zewnętrznie, jak poznać po oryginalności samochód 98 rok, powinien mieć chyba pomarańczowe kierunkowskazy, tak Paweł? Pomarańczowe kierunkowskazy z przodu, tak? Pierwsza generacja, charakterystyczne umiejscowienie spryskiwacza tylnej szyby, tak, które jest z boku, nie na środku. No do tego wszystkiego jeszcze oczywiście pakiet, który tutaj mamy, jest, i to jest oryginalnym oznaczeniem Fiat Zender. Fiat Zender GmbH, proszę. No to są takie smaczki, to są takie elementy, które powodują, właśnie po tym numerze cieszy. Pewnie będzie było można dobrać do oryginalnego Sportinga, powiedzmy, pakiet taki awartowy, nie? Paweł. Tak, no po tym będziemy szukali, tak? Czy był to oryginał, czy nie? Ja zadawałem już kilkunastu osobom pytanie, czy Abarth w takiej specyfikacji, Seicento Abarth, wychodził fabrycznie, czy on był u dealera tak dospecyfikowywany. I jedni mówią tak, i inni tak. Ciekawe, no, może nasi widzowie by wiecie. Tak, może ktoś się wypowie. My zgłębiliśmy. To już 22 lata minęło od produkcji tego samochodu. My zgłębiliśmy tajemnicę o tyle i doszliśmy do takich informacji od pracowników Fiata, że były pakiety, samochód można było skonfigurować sobie. No były te całe skrzynie, Abarth, nie? Drewniana skrzynia, jasne drewno z wypalanymi logami Abartha. Można było kupić pakiet aerodynamiczny zawierający, ze zwykłego Sportinga to można było kupić, czyli lotka progi, przedni zderzak, który troszeczkę był inny w Abarthie, charakterystyczne duże wloty. Można było dokupić właśnie te felgi 14-calowe z logiem Abartha. I ciekawostka, dlaczego on inaczej jeździł? Dlatego, że było inne przełożenie skrzyni biegów, tak? 1464, a nie 1357, tak jak w normalnym Sportingu. Więc auto zdecydowanie inaczej jeździło. Było wyraźnie dynamiczniejsze, jeśli chodzi o jazdę, o przyspieszenia. No i co? Maleństwo, które daje frajdę z jazdy, daje frajdę z posiadania takiego samochodu. Ale w chwili obecnej chyba najfajniejsza alternatywa, jeśli chodzi o posiadanie małego klasyka, auto do jazdy na co dzień. Do jazdy na co dzień, tak. Z racji tego, że dość popularne auto, duża dostępność części zamiennych. Pamiętasz w tych testach NCAP, jaki miał być? No niestety półtorej gwiazdki nie jest tutaj jakby... No tak naprawdę konstrukcja na Fiacie Cinquecento, więc lata 80. Tak, no bardziej to się przełożyło na wytrzymałość konstrukcji całej. Chociaż w rajdach, wyścigach śmigały, słuchaj, także... No szybko się tu jeździło, to fakt. Szybko się tu jeździło, auto bardzo fajnie poddające się wszelkiego rodzaju modyfikacjom. Dość łatwo i dość prosty w budowie samochód wbrew pozorom. Bardzo, bardzo fajnie tutaj. Każdy element, który jesteśmy w stanie sobie sami poprawić, daje duże frajdy. Ale takie auto drugie będziemy może niebawem pokazywali również. No i ten akurat model Fiata Seicento, jeśli tu mówimy o klasykach, to chyba zwykłe Seicento 900 1100 nie będzie klasykiem. To już jednak trzeba szukać wersji Sporting Abarth, ewentualnie z tym faldachem, nie? Takich tak, no wersji trzeba... mniej popularnych, powiedzmy. No oczywiście im auto rzadsze, tym... No chyba, że tak jak mówiłem kiedyś, stan tego samochodu, nie? Powiedzmy za 30 lat będzie taki, jak wyjeżdża z fabryki, no to wtedy naprawdę też bym się taki mał... Chociaż teraz, Marcin, zobacz, jest bardzo dużo ofert, jeśli chodzi o Seicento Abarth. Ceny zaczynają się mniej więcej od 3,5 tysiąca złotych. No, a widziałem i zadychę. Tak, a są za 10-12 tysięcy auta, które... A w ogóle za naszą zachodnią granicę to już w ogóle ceny powariowały. No tak. Seicento, a Cinquecento to już w ogóle. Ale to jest już temat na inną... Temat na inną okazję. Tak. Słuchajcie, co mogliśmy mieć? Szyby elektryczne, centralny zamek, jest. Wspomaganie, klimatyzację i ABS. Tak, no tutaj niestety nie znajdziemy tych wszystkich wymienionych rzeczy. Ale jest kierownica obszyta skórą, dwie poduszki, mieszek zmiany biegów obszyty skórą, pedały... Przepraszam za wyrażenie. Nie masz nakładek... Mam. Nie mam. Nie masz nakładek aluminiowych. Dlatego, że był to chrom pakiet, tak? Mieliśmy pakiet Aero, mieliśmy pakiet
Chrome. Ale jest. I dla innej wersji. Tak, no tutaj charakterystyczna jeszcze jest konsola, tak? Zobacz, mam takie pojemniki na kasety. A? No. Widziałeś? Radio oczywiście już wybyło gdzieś oryginalne. Jest jakiś tam coś tam. Ale. A czekaj, co my tu mamy? A! Proszę bardzo, oryginalne napisy. Jest! A, proszę, widzisz? A, no właśnie, to jest element moich poszukiwań, jeśli chodzi o specyfikację fabryczną. Ja do każdego auta staram się dokupywać takie rzeczy, no, bo ich pewnie kiedyś zabraknie. A ten akurat na tylnej masce, nie wiem czy zwróciliście uwagę, na tylnej klapie ma logo Fiata te nowsze. Tak, to tak jak ktoś, już, tak? Tak jakby ktoś próbował odmłodzić ten samochód kiedyś, nie? Stąd też te kierunkowskazy białe. No tak, to był to dość popularny zabieg, tak? Bo tak. Wymiana kilku elementów, które kosztowały. Ale kierunkowskazów nie mam. No niestety nie. Trzeba poszukać. Ale lampy oryginalne, fiatowskie, nie? To ja nie wiem, czy ten zderzak nie jest oryginalny, Paweł. Oryginalne, tylko chyba, że jest jakiś wypowiały taki. Ale mówię, że w abarcie były te szersze wloty. Tak, duży szeroki wlot, siatka w abarcie. A tu nie ma tego. Tutaj nie ma. Czyli co? Czyli jest to Sporting z dokupionym pakietem abart. Aha, tak. Ale wnętrze. To nadal stanowi, że jest auto wyjątkowe, tak? Ponieważ. No nie jest to zwykły samochód, tak? Czyli żeby cię w 100% zadowolić, przydałby się zderzak ten większy. Zdecydowanie większy zderzak. Poszukam. Z charakterystycznymi, tutaj jeszcze były takie charakterystyczne wkładki. Mi się wydawało, że to Schumacherowy jest ten większy zderzak taki. Schumacher, to był w wersji Schumacher. To był ten sam zderzak tak naprawdę, przecież to jest Fiat, tak? Fiat Combinatore Combinati. Więc no było Combinati pewne, żeby to auto inaczej wyglądało. Może posłuchamy go. Jak on ślicznie cyka, pamiętasz? No, taki charakterystyczny dźwięk. Zobacz, za dotknięcie. Cisza. Oczywiście wydech też w Sportingu był. Zawieszenie inne, wydech inny. Skrzynia biegów, tu przełożenie główne inne. Ślicznie pracuje. No. Bardzo fajny samochodzik, jak na klasyka, który kosztuje niewiele. Większość powie, że to nie jest klasyk jeszcze. Ale taki fankar, takie drzwi, które możemy używać. Bo zobacz, większość tych Sportingów to jest 2001-2002. Tak, po 2000 roku już. A produkowano w ogóle Seicento do 2010 roku. Już tam 4 ostatnie lata produkcji pod nazwą 600. Ale już chyba wtedy Sportingów nie już było. Nie było Sportingów. Nie było. No. Już nie było Sportingów. A więc jak szukacie na klasyka takie auto, to na pewno z początku produkcji. Albo te wersje limitowane, czyli Abarth, Schumacher. Tak, limitowany właśnie edycja 7-krotnego mistrza świata Formuły 1. Pokażemy to auto niebawem. Tak, przy czym też jest to Sporting z dołożonym pakietem, o którym opowiemy, bo tam tych pakietów, Marcin, tak, przypomnę, że były dwa. Ale to może przy okazji tego Schumacher Edition i Schumacher Collection. Tak. To też niewiele osób wie chyba, nie? No, powiedz, trochę się czasu spędziłeś, żeby to sprawdzić. Ja tak, wiem, tak, tak. No dość dużo czasu mi to zajęło, żeby to sprawdzić. Ale to już przy okazji kolejnego odcinka, kolejnego samochodu, który będziemy omawiali. Tak. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Prosimy o subskrypcję kanału. I o komentarze, jak myślicie, czy taki samochód to może stać się klasykiem. Jest dzisiaj, będzie w przyszłości. Warto się nim interesować, czy raczej nie? Chętnie poznamy Wasze opinie. Jeżeli chcielibyście kupić taki samochód, również jesteśmy w stanie Wam w jakiś sposób pomóc, doradzić. Przede wszystkim staramy się szukać oryginalnego egzemplarza, nie Paweł? No, czyli oryginalny rakier, chociaż Fiat... Może być ciężko, tak? Bo zwróć uwagę, Marcin, że był to dość samochód popularny w sporcie, więc wiele aut jest z przeszłością taką posportową. Tak, więc to o tym kiedyś też opowiem. Może być ciężko, ale jak najbardziej polecamy. Tak. Były żółte, czerwone, srebrne, żółte, czerwone, czarne. Czarne. I w zasadzie jeszcze był, ale to było Cinquecento, był wyjątkowy kolor, bardzo rzadki, niebieski, taki biały truk. No. Tak, ty mówisz niebieski metalik, a w oryginale nazywało się to Imola Blue. Tak. Tak, i auto praktycznie... Ale Seje te cztery kolory, czy jeszcze? Nie, Sej nie był taki. Taki ja wiem, ale ty mówiliśmy czerwony, czarny, srebrny, żółty, srebrny. Musimy to sprawdzić. Czy to by było na tyle. Jeśli chodzi o Abartha, o Sportinga, to by było na tyle. Czyli zobacz, ja od razu tak zacząłem myśleć po swojemu, że dobrze by było mieć też Sportinga czerwonego, czarnego.
Może lepiej nie, bo nie ma gdzie. Słuchajcie, dziękujemy. Zanim Marcin tutaj popłynie z zakupami, to może skończmy. Ty masz naprawić samochody, które tutaj posiadasz do tej pory, zamiast kupować nowe. Dobrze, tutaj wiesz. Myślę, że widzowie i ja postaram się wpłynąć na to, żeby tych zakupów nie było za dużo. Słuchajcie, dziękujemy. Do zobaczenia.